Przechodzimy do następnych przykazań. Na dobrą sprawę, każde z nich w zasadzie odnosi się do zasady wspólnej. Nie rób drugiemu, czego sam nie chciałbyś od kogokolwiek doznać. Czyli krótko mówiąc, odnosi się do tej zasady, o której już mówiłyśmy, akcji i reakcji. Żyjemy w spójnej hipersferze. Jeżeli coś robimy przeciwko komuś, to zawsze to do nas wróci. Właśnie w charakterze reakcji. I co ważne, i tutaj się odwołam do badań wyprzedzających prowadzonych w rzeczywistości niejawnej, to wszystko, co tu narozrabiamy w rzeczywistości czasoprzestrzennej, w środowisku ziemskim, to wszystko będziemy musieli odpracowywać w rzeczywistości równoległej. Dlaczego? Dlatego, że tam nie przechodzimy ze świadomością wielowymiarową, bo my tutaj jesteśmy zakleszczeni w świadomości nam narzuconej, w światopoglądzie nam narzuconym. Obojętny, czy on jest religijny, czy on jest naukowy, czy to jest taka wersja nauki, czy inna. On jest, my, nasza świadomość jest zakleszczona, a działamy w gruncie rzeczy na autopilocie przez prawdopodobnie aż 95% swojego życia, czyli na programach, które nam wgrano do umysłu. Więc światopogląd, jaki zaakceptujemy jako swój, będziemy realizować w sposób automatyczny. Czyli krótko mówiąc, będziemy działać przeciwko sobie. I jeżeli z tym światopoglądem przejdziemy do rzeczywistości równoległej, bo nie staniemy się nagle mądrzy i uduchowieni. Przejdziemy tam dokładnie tacy, jacy tu jesteśmy. I gdzie grzęźniemy? W obszarach przekonań. Już wiem, że pod naszymi filmami pokazały się informacje, że to jest wszystko bzdura, że to tak na pewno nie jest, bo rzeczywistość jest przyjazna i nie może taka być. Rzeczywistość jest przyjazna, w związku z powyższym musi naprawić to, co nam tutaj wtłoczono do umysłów, a jest fałszywe. I jak może to naprawić? Pcha nas do tych, znaczy pcha. My rezonujemy ze środowiskiem, do którego mentalnie przynależymy. Więc sami się pchamy do tych środowisk, które są spójne z naszym postrzeganiem rzeczywistości. W związku z tym znajdujemy się wśród ludzi takich samych jak my. I możemy to obserwować nawet dzisiaj, tutaj. Proszę zwrócić uwagę na takie partie jak Konfederacja, jak PiS. Przecież tam są ludzie jak wycięci z jednej sztancy. Dokładnie to samo myślący, tak samo czyniący. To są kopie jednego wzoru. I dokładnie wśród takich kopii znajdą się tam. No i tam już nie będą mieli tych baranów, którymi będą mogli rządzić. A nie będzie tam pustka? Skierują się przeciwko sobie, tak jak teraz się notabene zaczęli kłócić. Czyli krótko mówiąc, tam zakosztują tego, co gotują innym, w tych obszarach przekonań. I to jest najlepsza szkoła życia, jaką sobie można wyobrazić. Także nie jest to żadna kara. Te piekła, które tam sobie stwarzamy, to są piekła stworzone na wzór tych, które tworzymy tutaj. Tyle tylko, że ci, którzy są ofiarami tych piekieł tu, tam do tych piekieł nie trafiają. Trafiają do tych piekieł w rzeczywistości równoległej tych, którzy te piekła tu organizują. I bardzo dobrze, bo tam się znów znajdą wśród takich samych organizatorów i sami będą sobie organizować życie w piekle, dopóki nie przekonają się, że to się mało opłaca. To jest najlepszy sposób uczenia współodczuwania, czyli empatii. I dlatego uważam,
że rzeczywistość funkcjonująca w stanie dynamicznej równowagi jest najlepszym rozwiązaniem, jaki rzeczywistość mogła przyjąć. Dopiero przy takim uwarunkowaniu jest w stanie się rozwijać. W momencie, gdyby tej równowagi nie było, albo gdyby ona została bardzo silnie zakłócona, taki wszechświat po prostu zwyczajnie dążyłby do swojego upadku i do zniszczenia. Więc jeżeli chcemy przetrwać, trzeba się dostosować do praw naturalnych. Przechodzimy do przykazań. Czwarte przykazanie. Czci ojca swego i matkę swoją. Chyba się nie mylę. Co nam przekazuje to przykazanie? Przede wszystkim informuje nas o tym, że jesteśmy programowani przez naszych rodziców. Jeżeli zaprogramowali nas dobrze, to my będziemy dobrze funkcjonować. Będziemy się rozwijać i będziemy wpływać pozytywnie na swoje środowisko. Jeżeli zaprogramują nas źle, to też możemy się rozwijać, jeżeli zaobserwujemy w ramach realizacji trzeciego przykazania, że coś w tym programowaniu jest nie tak. Czyli niezależnie od tego, czy zaakceptujemy ich programowanie jako własne, czy się jemu przeciwstawimy, mamy dwie możliwości do wyboru. Pozytywną i niby złą, ale ta zła też jest w gruncie rzeczy nie grzechem, tylko nauką. Bo jeżeli nie podoba nam się sposób życia naszych rodziców, jeżeli nie podoba nam się ich światopogląd, jeżeli nie podoba nam się ich sposób relacji z innymi ludźmi, to możemy powiedzieć, to nie jest dobre. Ja będę żyć inaczej. Czyli co zrobimy? Wyciągniemy z tego naukę. Czyli też należy im się za to podziękowanie, za to, że pokazali nam zły wzorzec, z którego my rezygnujemy. Więc niezależnie od tego, czy ten wzorzec będzie dobry czy zły, zawsze winniśmy im wdzięczność i szacunek, bo byli dla nas dobrymi nauczycielami. Zgadzasz się ze mną? Jak najbardziej. Kolejne przykazanie. Nie zabijaj. I tutaj jest dużo do mówienia. Tak prawdę powiedziawszy, o tym można mówić godzinami. Z tym przykazaniem wiąże się cały szereg patologii w ludzkich społecznościach. Ale generalnie rzecz biorąc, o czym informuje nas to przykazanie? O tym, że każda forma życia ma prawo do życia. Nie tylko człowiek, każda forma. Czyli to przykazanie nie zabijaj nie odnosi się tylko do nas. Odnosi się również do tego, żeby nie niszczyć naszej przyrody, naszego środowiska. Żeby nie działać przeciwko nikomu. Abstrahując od tego, jaka to jest forma życia. Jeszcze raz przypominam, Ziemia nie została nam oddana we władanie. Jesteśmy jej częścią. I musimy żyć z Ziemią w harmonii i z ziemskim środowiskiem. W związku z tym, to nie zabijaj odnosi się do całego naszego ekosystemu. Zabijamy go nawet tym, że wszędzie rozrzucamy śmieci. Śmieci, które się nie rozkładają, które niszczą nam życie w wodach. Nawet w oceanach.
niszczą nam życie w rzekach. Niedawno mieliśmy tego przykład w Odrze. Powietrze. Jesteśmy po prostu największymi szkodnikami na Ziemi. Czyli jeżeli Ziemia się nas pozbędzie, życie się odrodzi. Więc jeżeli chcemy przetrwać, musimy zmienić swoje postępowanie, a więc nie możemy niszczyć tego, co jest wokół nas. Właśnie. Na również. Może tutaj właśnie należałoby zaznaczyć, że mrówka ma te same prawa, co my, chociaż jest taka malutka. Biedronka tak samo, czy kwiatek. Ale mrówka i biedronka są dla nas pożyteczne. Niezależnie od tego, że są dużo mniejsze, że możemy je bez trudu zlikwidować, proszę pamiętać o tym, że to są części ekosystemu, który funkcjonuje w harmonii, jeżeli nikt tego nie zakłóca. Mrówka jest potrzebna i biedronka jest potrzebna. I mszyca jest potrzebna. I komar jest potrzebny. W całym ekosystemie każdy ma swoje miejsce. Ale wróćmy do... Jak tak powiedziałaś o komarze, to tak sobie pomyślałam, że chyba zacznę miłość wyznawać kleszczom. Czy ktoś jest, kto je lubi? No tak prawdę powiedziawszy, my przede wszystkim nie musimy włazić tam, gdzie są kleszcze. One nie są wszędzie. A jeżeli niszczymy ich środowisko, to ja się wcale nie dziwię, że one próbują nas zniszczyć. No weźmy i spójrzmy na ten problem od ich strony. Przecież my niszczymy ich środowisko. Zostawmy im to środowisko. A z drugiej strony to my możemy być ich żywicielami, prawda? Tak jak dla nas są świnki, kury. Możemy być, chociaż nie wiem, czy bym bardzo chciała być żywicielem dla kleszcza czy pluskwy. Tak prawdę powiedziawszy, jeżeli spojrzymy na życie od strony fizyki wielowymiarowej, to nasze życie jest w gruncie rzeczy bez końca. My nie umieramy. My tutaj żyjemy w ciele organicznym, które wcale nie jest nieśmiertelne. Nieśmiertelny jest tylko nasz komplet świadomościowy i my się identyfikujemy z ciałem, ale w gruncie rzeczy powinniśmy się identyfikować z naszą świadomością. To ona programuje nasze ciało, ona obsługuje naszą fizjologię, ona w gruncie rzeczy również programuje nasze zachowania. W związku z powyższym powinniśmy się identyfikować z kompleksem świadomościowym, natomiast nasze ciało jest czymś w rodzaju ubrania, naszego biorobota, którym my się tutaj posługujemy w czasoprzestrzennej rzeczywistości. W momencie, kiedy to ciało się zużyje, niezależnie od tego, czy zostanie zaatakowane przez boreliozę, czy zostanie zaatakowane przez nowotwór, czy po prostu przez starzenie się komórek, to kiedyś w końcu go porzucimy. Czyli w gruncie rzeczy, nawet jeżeli zostaniemy zaatakowani przez tygrysa i ten tygrys się nami pożywi, to my nadal będziemy żyć. I o tym też należy pamiętać. W związku z tym śmierć naszego ciała nie powinna być dla nas tragedią. Ale dlaczego jest? Ponieważ i nauka, i religia, przynajmniej ta chrześcijańska, poinformowała nas, jedna i druga, że przychodzimy tutaj, że żyjemy tutaj tylko raz, w ramach jednej jedynej próby, jednej jedynej okazji. W momencie, kiedy umieramy, wszystko dla nas się kończy, przestajemy istnieć. A to nie jest prawda. Jeżeli spojrzymy na to z innej perspektywy, to nawet nasza
współpraca ze środowiskiem objawi nam się w zupełnie innej perspektywie, prawda? Tak. Mało tego, nawet inaczej spojrzymy na kwestię przykazania nie zabijaj. Weźmy pod uwagę jedną rzecz. Śmierć nam stale towarzyszy, nawet w ciągu naszego życia organicznego, ponieważ codziennie umierają miliony naszych komórek i odtwarzają się z tego samego materiału nowe. Czyli śmierć towarzyszy nawet nam wewnątrz, w naszym ciele. Ale to nie znaczy, że nasze życie się kończy. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że musimy, aby utrzymać się przy życiu, musimy jeść. A musimy jeść dlaczego? Ponieważ tak nas zaprogramowano. Zaprogramowało nas tak środowisko, zaprogramowało nas tak nauka i w gruncie rzeczy religie również. Te pierwsze religie, które korzystały z pożywienia, przynajmniej miały tyle przyzwoitości, że jeżeli coś zabiły, to go przeprosiły, że to po prostu życiowa konieczność. Prosiły o wybaczenie, że się tak brutalnie zachowali. Dla nas jest to coś oczywistego. Jesteśmy panami. Możemy wszystko. Możemy nawet zabić drugiego człowieka, jeżeli nam w jakiś sposób przeszkadza. Przecież to, co się w tej chwili dzieje za naszą wschodnią granicą, to jest wynik patologii, jakie stworzyliśmy w obrębie naszych społeczności. Przecież Rosjanie są przekonani, że to jest słuszne, że napadli na Ukrainę. Wytłumaczyli im to ich przywódcy, bo przecież tam są naziści, tak jakby w Rosji ich nie było, bo tam są laboratoria bakteriologiczne, gdzie się wytwarza broń biologiczną. Proszę mi pokazać chociaż jedno laboratorium zniszczone przez Rosjan w czasie tej wojny. W ogóle się nimi nie interesują. Co niszczą? Infrastrukturę energetyczną. Niszczą szpitale, niszczą budynki mieszkalne, niszczą szkoły, niszczą teatry, niszczą zakłady przemysłowe. Nie dawajmy sobą manipulować i nie kupujmy propagandy. Patrzmy na to z dystansu. Ja wiem, to jest nie nasza wojna, ona się toczy tam za granicami. Ale tam też żyją ludzie, którzy giną, napadnięci przez innych. Mało tego, ci, którzy napadali i napadają, też ginęli i giną. A przecież Rosja jest krajem w tej chwili chrześcijańskim. I co? Nie obowiązuje ich piąte przykazanie? W ramach trzeciego przykazania i refleksji proszę zwrócić uwagę na jedno. Chrześcijaństwo wcale nie a właściwie chrześcijanie nie przestrzegają przykazań dekalogu, czyli podstawy swojej wiary. Dlaczego? Jak myślisz? Nie wiem, jaka byłaby tu najlepsza odpowiedź. Dlatego, że nikt ich nie uczy odpowiedzialności za własne myśli, słowa i działania. Nie ma tej odpowiedzialności, ponieważ pójdziesz, wyspowiadasz się, dostaniesz rozgrzeszenie i uważa się, że wszystko w porządku. To już znacznie bardziej pod tym względem rozwinięta jest religijność wschodu, gdzie wiadomo, że istnieje coś takiego jak karma przekazywana. Co prawda wcześniej mówiono, że z pokolenia na pokolenie, co też nie jest prawdą. Karma obowiązuje nas tylko i wyłącznie w chwili teraz.
A więc jeżeli zmienimy swój sposób myślenia, zmienimy swój sposób postępowania, automatycznie kasujemy przeszłość. To już jest inna rzeczywistość, nasza rzeczywistość. A więc nie ma czegoś, co się ciągnie przez pokolenia. A więc nie musimy pamiętać o tym, że w czasie II wojny światowej, właściwie można powiedzieć również w czasie wojny bolszewickiej, dochodziło do rzezi. Zamknijmy tę przeszłość i żyjmy dniem dzisiejszym. I to jest właśnie moim zdaniem zasada flow. Jeżeli ocenimy przeszłość i odrzucimy ją, zmieniamy przyszłość i zmieniamy teraźniejszość. Zmieniając teraźniejszość, zmieniamy przyszłość. Tak, ja też myślę, że jakbyśmy sobie uświadomili. Po kolei, jak będziemy przechodzić przez wszystkie przekazania, okazuje się, że cały dekalog ma swoją wymowę. Całkowicie zgodną ze zintegrowaną wiedzą naukową i nawet wtedy, jeżeli tę wiedzę naukową zintegrujemy również z mistyką i z tymi wszystkimi badaniami wyprzedzającymi, które wchodzą już w transcendencję, czyli w rzeczywistość niedostępną naszym zmysłom, niedostępną naszej percepcji zmysłowej. My tam też wchodzimy mentalnie. Nie znaczy, że my tam wchodzimy cieleśnie, my wchodzimy mentalnie. Integrujemy nasz wielowymiarowy kompleks świadomościowy i patrzymy na tę rzeczywistość ukrytą oczami naszego bliźniaka, który tam właśnie się znajduje. I dlatego nie chodzimy po rozmaitych obszarach przekonań, tylko oglądamy je z daleka, bo w momencie, kiedy integrujemy naszą wielowymiarową świadomość, my natychmiast integrujemy się z rzeczywistością rajską, bo tam przebywa nasz bliźniak. W tych obszarach przekonań tylko nasze sądy grzęzną. Bliźniak znajduje się w rzeczywistości ukrytej, w samym centrum, czyli tam, gdzie my się szkolimy. I z jego punktu widzenia patrzymy na rzeczywistość równoległą. A więc patrzymy, jak przebiega nasze życie w tej tak zwanej rajskiej części, gdzie wszyscy tworzą wspólnotę. Jesteśmy w stanie z daleka poobserwować jałowe nieba. Jesteśmy w stanie poobserwować różnego rodzaju obszary piekieł i jesteśmy w stanie zaobserwować to, co się dzieje w centrum przyjęć, czyli w tym, co może trudno nazwać bramą do raju, ale to jest właśnie ta część rzeczywistości ukrytej, przez którą wchodzimy do raju. Czyli do tej części, gdzie rozwijamy się dalej w stosunku do tego, z czym przyszliśmy z rzeczywistości ziemskiej. Wracamy do piątego przykazania. Oprócz tego, że toczymy między sobą wojny, oprócz tego, że dzielimy ludzi, napuszczając ich na siebie, po to, żeby im można było nimi łatwiej rządzić, my również toczymy boje światopoglądowe. I te boje światopoglądowe oczywiście prowadzą przede wszystkim konserwatyści, bo konserwatyzm nam się przede wszystkim kojarzy z chrześcijaństwem i słusznie, bo chrześcijaństwo jest konserwatywne. I co ciekawe, ono było nawet mniej konserwatywne w swoich początkach niż jest obecnie. To jest zastanawiające. Bo tak prawdę mówiąc, początkowo właściwie wierzono tylko w jednego Boga. Tego, który stworzył wszystko. Potem stworzono Trójcę Świętą, wniesiono również
Jezusa na boski piedestał. Potem jeszcze, a nawet wcześniej, utworzono cały poczet świętych, a więc kolejne boskie byty. Również boską rangę nadano Matce Jezusa. Czyli krótko mówiąc, w gruncie rzeczy my przestaliśmy żyć w rzeczywistości realnej, a zaczęliśmy żyć w rzeczywistości wymyślonej, którą nam właściwie wgrano do umysłów. I teraz naszym zadaniem jest to wszystko odprogramować i wrócić do rzeczywistości takiej, jaka jest. Czyli krótko mówiąc, jeżeli będziemy teraz rozmawiać o patologiach stworzonych przez tych, którzy nas programują, to niestety będziemy musieli się zwrócić przede wszystkim w kierunku hierarchów kościelnych, którzy nam te bzdury wtłaczają do głów. O co idą boje światopoglądowe? Ano o kwestię aborcji. Faktem jest, jeżeli żyjemy tylko raz, a matka dokona aborcji płodu z powodu, no z jakiegoś tam powodu, do powodów przyjdziemy później, to w zasadzie matka odbiera temu dziecku szansę na przeżycie życia tutaj. Teraz, mając wiedzę o rzeczywistości wielowymiarowej, wiemy, że nasz kompleks świadomościowy jest nieśmiertelny. Ciało to jest tylko w gruncie rzeczy czasowo wykorzystywany obiekt do życia w rzeczywistości czasoprzestrzennej. Czyli aborcja nie jest zabiciem życia, tylko jest nieudaną próbą zasiedlenia płodu przez kompleks świadomościowy. Jeżeli odwołamy się do nauki, która stwierdza, że życie kończy się w momencie, kiedy ustają funkcje mózgu, to początek życia powinniśmy odnieść do początku tworzenia się struktur mózgowych w płodzie. Czyli pierwsze 3 miesiące życia właściwie to jeszcze nie jest życie z punktu widzenia nauki. Czyli do 3 miesiąca aborcja nie powinna być dla nikogo przyczyną rozterki moralnej. Niezależnie od tego, jaka była jej przyczyna. Co skłoniło kobietę do tego, żeby dokonać aborcji. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia mistyki, to Krajon, na którego się często powołuje, przekazał nam tego rodzaju informację, że właściwie życie ziemskie, zaczyna się w momencie, kiedy rodzice planują urodzenie potomka. Więc nie ma tu mowy o wpadce przypadkowej, tylko o tym rodzice planują, przygotowują się do tego, żeby zapewnić dziecku właściwe warunki życia. No i, jak to się mówi, składają petycję w postaci aktu płciowego i dochodzi do zapłodnienia. I to też jeszcze nie jest początek życia. Czyli dlaczego? Dlatego, że jeżeli potraktujemy to z punktu widzenia inżynieryjnego, tak jak to potraktował Krajon, to w momencie, kiedy chcemy postawić sobie dom, to też początek tego domu to jest nasz zamysł, nasza chęć zbudowania sobie domu. Robimy plany, porównujemy to z
z oferowanymi planami domów, wybieramy sobie taki dom, jaki chcielibyśmy mieć, angażujemy ekipę, ekipa nam ten dom stawia i kiedy my możemy powiedzieć, że mamy dom i możemy się do niego wprowadzić? Dopiero wtedy, kiedy jest gotowy. Więc początek życia naszego tutaj właściwie zaczyna się, jeżeli podejdziemy do tej wersji krajona inżynieryjnej, zaczyna się dopiero w momencie porodu. Ale pozostaje jeszcze ta część, kiedy już są struktury mózgowe, czyli po trzecim miesiącu, ale jeszcze do porodu nie doszło. Natomiast kompleks świadomościowy już przystosowuje płód do tego, żeby mógł z nim później współpracować. A więc w jaki sposób współpracowuje? Dopasowuje, właściwie programuje tak zwane receptory tożsamości w ścianach komórek. No bo musi jakoś nawiązać kontakt z płodem. Nawet wtedy, kiedy jeszcze nie ma struktur mózgowych. Więc programuje go już od samego początku. I dzięki temu ma pełną kontrolę nad ciałem. I nawet wtedy, kiedy jest poza ciałem, a bardzo często kompleks świadomościowy opuszcza ciało podczas snu, w dalszym ciągu kontroluje jego fizjologię. Czyli mamy teraz dylemat, co z tym okresem od 3 miesiąca do 9. W gruncie rzeczy nie powinniśmy usuwać takiego płodu, ale co się okazuje? Z badań niekonwencjonalnych dowiadujemy się, że kompleks świadomościowy może się rozmyślić. Owszem, zdecydował się, że to ciało zasiedli, ale środowisko jakoś mu nie odpowiada. Jednak to, co widział na holograficznych projekcjach odnośnie swojego przyszłego życia, nie bardzo mu pasuje do tego, co tutaj obserwuje w momencie, kiedy już znajduje się w pobliżu płodu i obserwuje środowisko. Może nie chcieć się urodzić w tej rodzinie. I co się wtedy dzieje? Kompleks świadomościowy przestaje sterować rozwojem płodu. I wtedy mamy do czynienia z problemem w postaci wad rozwojowych. I tutaj mamy problem. Czy jeżeli są stwierdzone u płodu wady rozwojowe, wolno przerwać proces wzrastania płodu, czy można się zgodzić na aborcję, czy nie? Klauzula, którą narzucili sobie lekarze niektórzy, jak się ta klauzula nazywa? Klauzula sumienia. Sumienie nie pozwala im takiego płodu usunąć. W związku z tym zmusza się matkę do tego, żeby donosiła ten płód nawet wtedy, kiedy on już obumiera. Zdarzają się tego rodzaju wypadki, że matka nosi płód już martwy i jeszcze są problemy z wykonaniem aborcji. A to już jest, uważam, sprawa, to powinna być sprawa kryminalna. I tutaj żadna klauzula sumienia nie powinna mieć nic absolutnie do gadania. Taki płód powinno się usunąć, zwłaszcza wtedy, kiedy jest martwy. Mam wielu znajomych, znajomych kobiet, powinnam zaznaczyć, które były zmuszone usunąć płód obumarły. I również czytałam o takich wypadkach, że aborcja tak bardzo była wstrzymywana, że kobieta tego nie przeżyła. Czyli
Wady rozwojowe płody potrafią zagrozić zdrowiu kobiety. Kobieta jest jedyną osobą, która ma prawo decydować, czy taką ciążę zagrożoną donosić, czy nie. Jeżeli chce, jej wybór. Jej wybór, jej trauma później, kiedy urodzi i dziecko umiera. Ale ma prawo do tego, żeby urodzić nawet dziecko takie, które będzie w stanie przeżyć. Chociaż będzie niepełnosprawne i trzeba będzie opiekować się nim całe życie. To jest znów jej wybór, czy będzie w stanie temu zadaniu podołać. Dlatego, że państwo jej tego nie ułatwi, w którym funkcjonuje. Społeczność, w której funkcjonuje, jej tego nie ułatwi. Więc to jest kwestia jej odpowiedzialności i jej wyboru. Nie powinniśmy tworzyć takich norm prawnych, które zabraniają kobiecie dokonać aborcji, jeżeli to zagraża jej życiu w okresie ciąży, a nawet po urodzeniu, bo to jest też zagrożenie jej życia. Są kobiety, które się skarżą, że muszą opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi do stanu ich dorosłości i mają pełną świadomość, że te dzieci sobie nie poradzą same, kiedy one umrą. Na ogół mężczyzna w takich sytuacjach nie wyrabia i odchodzi od rodziny. Kobieta zwykle z tym problemem zostaje sama. Ona powinna decydować, czy ma prawo do aborcji, czy wykonać aborcję, czy nie. Więcej powiem. Jeżeli prawo zabrania aborcji w tym okresie, a są wskazania, które sugerują dokonanie aborcji, uważam, że zabranianie aborcji jest ingerencją w jej sferę wolności. Czyli to jest znów kwestia trzeciego przykazania. Nie, trzeciego? Dobrze, trzeciego przykazania, kiedy ingeruje się w życie drugiego człowieka, powołując się na prawa boskie, czyli nadużywa się praw boskich po to, żeby zrealizować swój światopogląd. Nie to, jak faktycznie funkcjonuje wielowymiarowa hipersfera, tylko swój światopogląd, swoje przekonania. Są grupy ludzi, którzy chcą swoje przekonania narzucić innym. I to jest wejście w konflikt z trzecim przykazaniem i to jest wejście w konflikt z piątym przykazaniem, nie zabijaj, jeśli chodzi o aborcję. Zgadzasz się ze mną? Tak, ale ja mam taka mi się lampka zapala. A jak to jest w takiej sytuacji, gdy ta osoba wie, że ma ileś wariantów na to jedno życie i jednym z tych wariantów jest przeżycie tego, o czym ty mówisz? Bo idąc jakby ma... Taka matka może zdecydować, że chce urodzić i ponieść tego konsekwencje i ma do tego pełne prawo. Ja tylko mówię o tym, że nikt nie ma prawa zmuszać ją do tego, czego ona nie chce. Ale urodzić może zawsze. To jest jej prawo niezbywalne. Jeżeli ona chce się sprawdzić jako matka niepełnosprawnego dziecka, ma do tego pełne prawo. Więcej, to dziecko też ma prawo do tego, żeby przeżyć właśnie w takich warunkach. Czyli w sumie to tutaj dwie kwestie wychodzą. Oddzielne, różne. Oczywiście, ale zauważ, że przykazanie nigdzie tutaj nie ingeruje w prawa człowieka. Tak przy okazji, Polska i Rosja to są zdaje się jedyne kraje europejskie, które nie podpisały deklaracji praw człowieka. A to nawet nie wiem. Naprawdę? Naprawdę. Polska nie podpisała? Ale to wynika z innych konwencji, na przykład europejskich, no musiała coś podpisać. Nie, to jest deklaracja ONZ-owska. Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kurde, aż się sprawdzę. Sprawdzaj.
każdy może. Internet jest na wyciągnięcie ręki. Nie, chodzi mi o to, że to jest szokujące. Polska nie podpisała deklaracji praw człowieka. Rosja też nie. No dobrze, ale tu mamy ten... Oba kraje chrześcijańskie, gdzie obowiązuje zasada nie zabijaj. Nie ingeruj w prawa innego człowieka. Trzecie przykazanie. Nie decyduj na bazie swojego światopoglądu w życie innego człowieka. To jest trzecie przykazanie. Jakikolwiek by ten światopogląd nie był. Zgadzasz się ze mną? Tak, tak, jak najbardziej. No bo to wszystko i tak się odnosi cały czas do tego pierwszego. Cokolwiek by nie powiedzieć, ja rozumiem, że to jest jakby... No bo ten pierwszy to jest przede wszystkim, to jest przykazanie, które nam nas informuje, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Ale zwróć uwagę na jedno. Ta rzeczywistość się zmienia. Ona kiedyś była inna i teraz też jest inna. My o tym, że żyjemy w wielowymiarowej hipersferze, dowiedzieliśmy się dokładnie w roku 2005, bo wtedy się ukazała pierwsza na ten temat publikacja. Pierwsza publikacja, która nam ukazała mechanizm tworzenia się wielowymiarowej hipersfery. Nawet nie jestem pewna, czy tego rodzaju sformułowanie zostało tam użyte, ale sam mechanizm wskazuje, do czego to prowadzi. Ale ja rozumiem, że to jest dla naszej cywilizacji. Czytać, tak? Wyciągnąć wnioski z tej publikacji i już wiadomo, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, mamy badania prowadzone w rzeczywistości ukrytej, zwierciadlanej w stosunku do naszej, a uniwersalne prawo kreacji materii wyraźnie nas informuje, że w stosunku do czasoprzestrzeni mamy w obrębie hipersfery jeszcze rzeczywistość zwierciadlaną i spolaryzowaną w stosunku do naszej. Czyli wszystko się zgadza. Tak, jak najbardziej. Więc nie jest ważne, żeby powtarzać wciąż to samo doświadczenie x razy, i stwierdzać, że mamy ten sam wynik. Ale jeżeli prowadzimy dwa różne doświadczenia i dochodzimy do tego samego wniosku, to też jest weryfikacja. Tak, i potwierdzenie. I potwierdzenie. To tyle, jeśli chodzi o aborcję. Jedno jest pewne, może kończąc jeszcze sprawę aborcji, z całą pewnością aborcja nie jest sposobem na to, żeby regulować narodziny. To nie jest kwestia regulacji narodzin. Tę kwestię powinna załatwiać antykoncepcja, prawda? I co tutaj mamy? Drugi dylemat. Kościół nas uczy, że współżycie powinno służyć prokreacji. Tak jakby nie miało to żadnego wpływu również na naszą psychikę. Takie małpy bonobo używają seksu po to, żeby wprowadzać się w dobry humor. Na dobrą sprawę, jeśli chodzi o człowieka, seks też jest nas w stanie odprężyć i wprowadzić w dobry humor. Jest to coś w rodzaju bonusa, można powiedzieć, w stosunku do dekalogu. Ale z całą pewnością nie jest to tylko i wyłącznie akt prokreacji. Bo nie każdy akt płciowy kończy się prokreacją. Doskonale wiemy, że dni płodnych jest stosunkowo niewiele w stosunku do całości okresu. W związku z tym albo kierujemy owulacją, znaczy sterujemy owulacją i sterujemy nią tak, żeby mieć ten okres bezpieczny w jednym kawałku. Od razu powiem, że z punktu widzenia medycyny kalendarzyk małżeński jest absolutnie nic nie wart, dlatego że każdy nasz stres,
Każda zmiana naszego nastroju, nawet na ekstatyczny, wpływa na owulację. W związku z powyższym, jeżeli na przykład w trakcie stosunku dojdzie do ekstazy, może nastąpić owulacja i mamy zapłodnienie. Nawet wtedy, kiedy kalendarzyk małżeński nam mówi, jest bezpiecznie. Czyli jeżeli chcemy być świadomymi rodzicami i nie rodzić na zasadzie co rok to prorok, to musimy jednak tą prokreacją sterować. I nadaje się do tego znakomicie antykoncepcja. I antykoncepcja nie musi koniecznie polegać na tabletce dzień po, ale są środki plemnikobójcze, są środki sterujące owulacją, no hormonalne niestety, bo tymi procesami hormony sterują. Są lekarze, którzy twierdzą, że kuracje hormonalne wszelkiego rodzaju doprowadzają później potem do powstania nowotworów. Możliwe, ale z całą pewnością stuprocentową wiemy o tym, że do nowotworów przede wszystkim doprowadzają stresy. Stresy, które nam rozregulowują naszą gospodarkę. Rozregulowują nam naszą fizjologię. To są zakłócenia, które również wprowadzają blokady w przepływie nośnika infoenergetycznego. Czyli krótko mówiąc, przy takich blokadach, tam gdzie następuje blokada, rozwija się zawsze choroba. Jakaś niedyspozycja, dysfunkcja. Bo w gruncie rzeczy my jesteśmy istotami nie biologicznymi, tylko fizycznymi. I nasze ciało, które nam się wydaje takie zwarte, ścisłe, w gruncie rzeczy to są pola fizyczne. Pola fizyczne, którym nasze struktury mózgowe nadają holograficzny wygląd. Tam, gdzie mamy najbardziej zagęszczone linie sił. Dlatego tutaj nie jesteśmy w stanie przebić palcami dłoni, ponieważ te linie sił stawiają nam opór przed penetracją. I powinniśmy tak traktować nasze ciało jako obiekt fizyczny, bo cała rzeczywistość jest fizyczna. Biologia to w gruncie rzeczy część fizyki. Chemia to też fizyka. Geologia to też fizyka. Krystalografia to też fizyka. Jakąkolwiek dziedzinę nauk przyrodniczych nie weźmiemy pod uwagę, mamy do czynienia z fizyką. Jeżeli będziemy opracowywać prognozy klimatyczne, też mamy do czynienia z fizyką. Fizyka rządzi wszystkim. To jest prawdziwa królowa nauk. Matematyka pozwala nam sporządzać modele, które wykorzystujemy w praktyce. Czyli matematyka to jest narzędzie, to nie jest żadna królowa. Królową jest fizyka. Ale znów odeszłyśmy od tematu. Zgadzamy się co do tego, że antykoncepcja nie jest zabijaniem. Nawet w wypadku, jeżeli nie dopuszczamy do zagnieżdżenia się komórki za pomocą już zapłodnionej, za pomocą tabletki PO. A skoro już mowa o tego typu środkach, jak środki plemnikobójcze czy tabletka dzień po, to trzeba wziąć pod uwagę również i to, że w ciągu pierwszych tygodni ciąży dochodzi do samoistnych poronień. W sposób całkowicie naturalny i bez stosowania jakiejkolwiek antykoncepcji.
Więc chroni nas nie tylko to, że tych dni płodnych jest mało, ale również i to, że nie każda komórka jajowa musi zagnieździć się w ściance macicy. I też przyczyn tego jest dużo. Wady chromosomalne, wady kosmówki. Tak prawdę powiedziawszy, również endometrioza temu nie sprzyja. Z kolei endometrioza kojarzy się z kolejnym zakazem stosowanym przez Kościół, z zapładnieniem in vitro. Endometrioza jest właściwie nieuleczalna. Żadna metoda farmakologiczna czy chirurgiczna nie jest w stanie usunąć tej wady. Jest to występowanie wyściółki macicy poza macicą, która oczywiście zachowuje się dokładnie tak, jak ta wyściółka macicy, czyli okresowo krwawi, doprowadza do wewnętrznych krwotoków i może również zakończyć się śmiercią kobiety. I co ciekawe, zapłodnienie in vitro, czego ona jest wynikiem? Jest oczywiście wynikiem tego, że występują w ciele kobiety zakłócenia hormonalne. I w wyniku endometriozy, zwłaszcza we wczesnym jej stadium, zapłodnienie in vitro, które też jest zabraniane przez Kościół, a w Kamrodzie bardzo źle widziane i bardzo niechętnie jest subsydiowane przez nasze państwo, zapłodnienie in vitro jest znakomitą, można powiedzieć, metodą leczniczą, ponieważ w wyniku, jeśli dojdzie do zagnieżdżenia się komórki jajowej, w przypadku endometriozy, może ona spowodować rewolucję hormonalną w organizmie kobiety i zmiany mogą się cofnąć. Czyli krótko mówiąc, może być jednocześnie ona metodą leczniczą. O tym też się nie mówi i nie wiem, czy wiele kobiet o tym wie. Ja nie znam takich, które by o tym wiedziały. A mam kilka koleżanek, które leczą wręcz bezpłodność i właśnie w wyniku endometriozy. Notabene endometrioza jest również przyczyną bezpłodności. Czyli jak widzisz, wiedza zintegrowana zdecydowanie nam służy. Natomiast wiedza religijna, bo tak prawdę powiedziawszy, religia to nie mistyka. Religia powstaje na bazie mistyki, ale jest obrabiana przez instytucję kościelną. Dokładnie tak, aby to, co się wprowadzi do religii, służyło tej instytucji, a nie nam, nie kobietom, nie innym ludziom. Te zmiany służą instytucji do tego, żeby się mogła bogacić, żeby miała władzę nad umysłami ludzi, czyli krótko mówiąc, żeby rządziła się i szarogęsiła w naszym życiu. Wracamy do nie zabijaj. Jakie jeszcze mamy przypadki oprócz aborcji in vitro, antykoncepcji? Mamy jeszcze do czynienia z eutanazją. Czy jest dozwolona, czy nie? I tutaj uważam, też jest ważna sprawa, na ile wolno nam ingerować w wybory innych ludzi, w życie innych ludzi. Jeżeli ciało odmawia nam posłuszeństwa, jeżeli nie jesteśmy w stanie samodzielnie żyć, jesteśmy zdani całkowicie na opiekę innych ludzi, też mamy prawo zadecydować o tym, czy chcemy odejść, czy chcemy zdać się na ich
opiekę, dlatego że uważamy, że to cierpienie ma nas w jakiś sposób wzmocnić, czy też ma nas nauczyć. Nie wiem czego. Odpowiedzialności. Bo przecież być może ci ludzie, którzy się nami opiekują, powinni poznać efekt współodczuwania, powinni nauczyć się empatii, powinni też przy nas wzrastać. Więc jeżeli chcemy być dla nich czymś w rodzaju szkoły życia, możemy się zdecydować na to, że chcemy dalej trwać w tym stanie. Ale jeżeli nie chcemy i chcemy odejść, to spieszę donieść, że rzeczywistość ukryta przyjmuje to z pełnym zrozumieniem. Nie patrzy za to ani tego, kto podjął taką decyzję, ani tego, kto w tym dopomógł. A kto poinformował, że tak jest? Są to po prostu efekty naszych rozpoznań w rzeczywistości ukrytej. Tam mamy informatorów. Tam mamy najlepszego ze wszystkich informatorów, naszego bliźniaka. Ale mamy też inne bliźniaki, które również są chętne do udzielania informacji. Nazwisko. Są tego typu badania prowadzone w ramach tak zwanych eksploracji partnerskich prowadzonych przez Instytut Monroe. Są to badania zaprojektowane przez Monroe. Rozpoczęły się dopiero po jego śmierci, ale Monroe w tych badaniach, w tych eksploracjach uczestniczy. Jest ich organizatorem z punktu, można powiedzieć, z perspektywy rzeczywistości ukrytej. Także wszystko, czego chcemy się dowiedzieć, możemy się dowiedzieć. Mamy pełny wgląd w rzeczywistość ukrytą. Tylko nie mamy dostępu do tych informacji. No, nie powiem, że nie mamy dostępu, dlatego że niektórzy z eksploratorów opisują swoje doświadczenie na tym polu. I z tego też można czerpać. Poza tym Instytut Monroe ma swoją stronę i jeżeli ktoś jest ciekaw tego rodzaju doznań, to może wziąć udział w kursach i zakosztować tego. Nie ma nic lepszego jak własne doświadczenie, żeby się o tym przekonać. Jeżeli nie wierzymy w to, że możemy na drodze integracji naszego wielowymiarowego kompleksu spojrzeć na rzeczywistość ukrytą z perspektywy naszego bliźniaka, no to trzeba spróbować. No tak, empirię wprowadzić. Każdy ma do tego prawo. Ale jeżeli uważa, że to nie istnieje, nie, bo nie, to obawiam się, że w ogóle z tego nie skorzysta, dlatego że jego własna świadomość mu to zablokuje. Jego własny strach mu to zablokuje, bo będzie święcie przekonany, że on może nie powrócić do ciała na przykład. Także, żeby się na to zdecydować, trzeba po prostu być wolnym od lęku. No i przede wszystkim, czego trzeba tego naprawdę chcieć. To nie wystarczy sobie powiedzieć chcę. Nad tym trzeba trochę popracować. Jak tak. Każda umiejętność wymaga treningu. Tak, ale już nawet Monroe w swoich książkach pisał, że jeżeli jest ta chęć, to ta możliwość sama przychodzi. Tylko żeby pozbyć się lęku. On też bardzo długo bał się, ale gdy już wreszcie się przemógł, to ruszył do przodu, tak? A teraz jest tajnym współpracownikiem. Nie tajnym. No nie tajnym, ale w ukrytej. Nie, tyle, że on tam po prostu stale przebywa. I nie tylko on. Tak. Bo przecież ta rajska część jest pełna tych bliźniaków. Bo no, można... to, co utknęło w obszarach przekonań, to są tylko sądy wysyłane w rzeczywistość czasoprzestrzenną, które niestety tutaj nabawiły się fałszywych przekonań, a potem poutykały tam i ówdzie.
siedzą w jałowych niebach, siedzą w rozmaitego rodzaju piekłach. Jałowych nieb jest też wiele, tyle ile wierzeń religijnych. Każdy ma swoje. I jeżeli z czymś rezonuje, to tam właśnie się znajdzie. Jeżeli jest przekonany, że właśnie takie będzie, jest niebo, to tam właśnie trafi. I będzie tam wegetował. Nie rozwijał się, tylko wegetował. I dopóki się z tego nieba nie uwolni, to nie będzie ewoluował jako całość swojego ego. Bo te wszystkie sądy, które poutykały w obszarach przekonań, wstrzymują rozwój całości. Tak jak każdy z nas wstrzymuje rozwój całego systemu ziemskiego życia, a przede wszystkim ludzkiej cywilizacji. Jeżeli oczywiście tkwi w swoich przekonaniach, z których nie chce zrezygnować. Uważam, że ci, którzy blokują dostęp do tej wiedzy, też są za to odpowiedzialni. Mamy internet. Można do tej wiedzy dotrzeć. Ona jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Ale tę wiedzę też trzeba oceniać. Bo bez oceny nie będzie wiadomo, czy to jest taka wiedza, która pasuje do reszty posiadanej wiedzy, czy jest z nią w sprzeczności. Czyli krótko mówiąc, trzeba znów zastosować to kryterium, które ja tak bardzo lubię, kryterium spójności. Informacja, która pasuje do kryterium spójności wszechświatowej hipersfery, jest informacją prawdziwą. Informacja, która jest z nią w niezgodzie, jest fałszywa. No niestety, trzeba filtrować. Nie można wszystkiego kupować jak leci. A już na pewno nie wolno kupować tego, co przystaje do naszych przekonań, a nie do wiedzy wielowymiarowej. Tym bardziej, że ona jest już wielokrotnie zweryfikowana. Na drodze różnych technik badawczych. To też się niektórym nie podoba. Że techniki badawcze to jeszcze o niczym nie stanowią. Bo ja wiem najlepiej. No ale to jest, tak mi się wydaje, że to jest jakiś rodzaj strachu przed nieznanym. Nie, ja myślę, że to jest rodzaj jednak mimo wszystko programowania. Bo my jesteśmy programowani i nawet ci, którzy twierdzą, że nie są programowani przez religię, są programowani. I to programowanie wpływa na ich ocenę sytuacji, nawet wtedy, kiedy czegoś doświadczają. No niestety, taka jest prawda. Tak jak powiedziałam, pracujemy 95% na autopilocie. Najmarniej 95%. Czasami więcej. Czasu. Bo mówię w tej chwili o czasie. Tak, tak, tak. Czyli tak, eutanazję też mamy załatwioną. No już chyba więcej możliwości zabójstwa nie ma, jeśli chodzi o odebranie życia. Ale mamy jeszcze inny rodzaj zabójstw. Chodzi mianowicie o śmierć cywilną. I uważam, że kwestia wykluczania jakiejś grupy ludzi z powodów etnicznych, religijnych, kulturowych, narodowościowych, ze społeczności w danym kraju. Preferencji seksualnych. Preferencji seksualnych. To wszystko jest, no nawet i koloru skóry. To przecież, jak to u nas się nazywa, tych ciemnoskórych? Nie wiem, o co, jak to jest współcześnie. Ludzie o ciemnej karnacji, jak się u nas? Kiedyś się na nich murzyn nazywał, ale teraz. Nie chodzi o murzynów, chodzi w tej chwili o Arabów, którzy, Arabów nie tylko, również nawet nie wiem. Ludzi z Azji, oni mają inną karnację i tak
prawdę powiedziawszy, ponieważ nie używam tego określenia, to go nie pamiętam, ale są określani w sposób dość jednoznaczny i wykluczający. To też jest rodzaj śmierci cywilnej. Także na dobrą sprawę grzechów na sumieniu to, jeśli będziemy tym pojęciem grzechu operować, mamy sporo. W Polsce, prawdę powiedziawszy, wyklucza się u nas wielu ludzi. Wyklucza się pod względem narodowościowym, wyklucza się pod względem religijnym, wyklucza się pod względem, bo tak prawdę powiedziawszy, nawet chrześcijaństwo nie jest w Polsce jednorodne. Bo przecież mamy nie tylko Kościół katolicki, ale mamy nawet polski Kościół katolicki. Chyba nie podlegający pod Watykan. To mówisz o tym patriotycznym, czy nie, to kiedyś nie, był patriotyczny. Nie wiem, czy on jest akurat patriotyczny, ale wiem, że coś takiego funkcjonuje. A wiem dlatego, że sama należę do odłamu, co prawda nie katolickiego, tylko ewangelickiego, czyli protestanckiego. I wiem, że w ramach działań ekumenicznych, czyli scalających społeczność chrześcijańską, między innymi również przedstawiciele Kościoła polskiego są obecni na takich spotkaniach. Więc wiem, że są. A ponieważ ja się od religii trzymam z daleka, w związku z tym nie jestem bardzo zorientowana, jak to w tej chwili wygląda. Niemniej jednak kościołów protestanckich jest w Polsce też bez liku. Nie mówię tylko o luteranach, kalwinach, bo jest tego znacznie więcej. Są baptyści, są metodyści. Zielonoświątkowcy. Jest w czym wybierać. W każdym bądź razie wydaje mi się, że to piąte przykazanie również obejmuje tego rodzaju śmierć, czyli śmierć cywilną wykluczającą z całości społeczności. Mamy, co tam dużo mówić, skłonności rasistowskie. Wykluczamy ludzi niepełnosprawnych. To też jest wykluczenie. Ponieważ ja się wychowałam w PRL-u, pamiętam, że ludzie niepełnosprawni mieli opiekę, mieli również organizowane miejsca pracy, mieli również ośrodki szkoleniowe, które uczyły ich przystosowania do życia w społeczności. Oni nie byli wykluczeni, a teraz są. Teraz są w gruncie rzeczy skazani na łaskę i niełaskę swojej rodziny. Rodzina praktycznie nie dostaje żadnego ekwiwalentu takiego, który mógłby pomóc tym ludziom. Tak, tak. Pamiętam, były całe takie spółdzielnie pracy właśnie dla inwalidów albo właśnie jakichś osób niepełnosprawnych. Tego, oni produkowali w tych spółdzielniach te rzeczy, ale produkowali, sprzedawali, mieli dochody. Ja wiem, że w PRL-u wszyscy byliśmy biedni i dzieliliśmy się biedą, ale czerwoni książęta też byli w PRL-u. Tak, tak. Tak, ale niepełnosprawni czuli się użyteczni społecznie. Ależ oczywiście, że tak. Przecież stosunkowo niedawno wynikła tego rodzaju kwestia, kiedy niepełnosprawni właściwie wyremontowali sobie pustostan po to, żeby tam zorganizować coś w rodzaju, no powiedzmy, jadłodajni, baru mlecznego. Takiego zakładu, który oferuje posiłki dla ludności. I pamiętam, z jakimi problemami się borykali.
Mimo, że nawet już to przygotowywanie budynku do tego, żeby można w tym było pracować i przygotowywać pociółki i oferować, sprzedawać je, już było dla nich ogromnym, nie wyzwaniem, tylko była ogromną satysfakcją. Satysfakcją z tego, że są przydatni, że mogą coś robić, że czują swoją wartość jako człowieka. Tak. Nie są nikim. Nikt nimi nie pomiata. Także pod tym względem transformacja nam zdecydowanie nie posłużyła. Nauczyliśmy się wykluczać tych słabszych. A tym słabszym trzeba pomóc, ale pomóc to nie znaczy dać im 500+. Tak. Trzeba dać im wędkę, a nie rybę. Tak, ale też ich zacząć zauważać. Ja, jeśli mogę się wtrącić, ostatnio byłam świadkiem takiej rozmowy, gdy przyszła osoba właśnie niepełnosprawna umysłowo, ale w takim lekkim stopniu do fryzjera. Ja wtedy też umawiałam się, stąd wiem. I przyszła taka pani i mówi do pani fryzjerki: Pani Asiu, chciałam się umówić na podcięcie włosów. I mówi: czy jak przyjdę, to zrobi mi pani znowu kawę? A ta pani Asia mówi: tak, zrobię. A czy puści mi pani Zenka? I to było coś takiego niesamowitego, że ta kobieta dla tych osób po prostu robi kawę, puszcza tego Zenka i obcina włosy. Ona ich potraktowała... Nie jest nic nadzwyczajnego. To jest po prostu... ludzkie podejście do drugiego człowieka. Tak, tak, ja pierwszy raz się z czymś tak spotkałam. Z zrozumieniem. Tak. Z empatią. Tak, i właśnie to, czego my się będziemy uczyć w obszarach przekonań, w obszarach dysfunkcji, w rzeczywistości ukrytej, jeśli nie nauczymy się tego tutaj. I jeżeli będziemy o tym wiedzieć, dlatego tak ważne jest rozprzestrzenianie tej wiedzy, jeżeli będziemy wiedzieć, na co możemy liczyć po drugiej stronie tunelu, to my się do tego lepiej przygotujemy. Tak. Żeby przyspieszyć ten cały cykl obrabiania naszych zasad współżycia międzyludzkiego, przejdziemy teraz do szóstego przekazania. Nie cudzołóż. Czyli krótko mówiąc, jest to przykazanie, które stara się nakazać poszanowanie partnera. Przy czym w rodzinie, bo tutaj, jeśli chodzi o cudzołóstwo, chodzi przede wszystkim o małżeństwo. Partnerzy w małżeństwie mają różne funkcje. One różnią się nieco między sobą, ale to są funkcje, które są, mają dokładnie tę samą cenę. To znaczy, one są równocenne. Nie można powiedzieć, że któraś z tych ról jest lepsza lub gorsza. My jesteśmy mieszanką, można powiedzieć, płci. Nie można powiedzieć, że ktoś jest stuprocentową kobietą bądź stuprocentowym mężczyzną. To się bardzo rzadko zdarza. Jesteśmy mieszanką tych cech. Notabene to się zresztą łączy również i z prawami wykluczania tych tak zwanych osób LGBT, którą u nas się nazywa ideologią. To nie jest żadna ideologia. No, cofnę się jednak do tego piątego przykazania: nie zabijaj. Nasze preferencje płciowe są formułowane już w czasie naszego życia płodowego. Sterują tym hormony. Nasz ośrodek preferencji płciowej
kształtuje się w okresie prenatalnym. W związku z tym, jeżeli następuje jakiekolwiek zakłócenie w gospodarce hormonalnej, również następuje, może nastąpić na skutek stresu, na skutek niekoniecznie stresu w rodzinie, również na skutek stresu wywoływanego przez środowisko, może nastąpić takie zakłócenie, że nie te hormony zostaną uwolnione i w związku z tym utworzy się ośrodek preferencji seksualnych niezgodny z genotypem płciowym. I to nie jest żadna choroba. Tego się nie daje leczyć. To jest po prostu uwarunkowanie biologiczne i z tym walczyć się nie da. To, że my wykluczymy kogoś takiego ze społeczeństwa, nie oznacza, że on się poczuje w związku z tym lepiej. To jest też rodzaj śmierci cywilnej. U nas się gejów bije, prześladuje. Nie pozwala im się zakładać związków partnerskich. A na dobrą sprawę, jeżeli ktoś ma skłonność do własnej płci, można to potraktować również jako coś w rodzaju zaboru bezpieczeństwa, jeśli chodzi o nadmiar populacji. Po prostu tego rodzaju zawór ogranicza nam populację, bo wiadomo, że pary jednopłciowe dzieci nie mają. Czyli grzeszą. Dlaczego grzeszą? No bo ten stosunek można tylko odbyć w celu prokreacji. Nie. Stosunek odbywa się również dla równowagi psychicznej, bo on również temu służy. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia prokreacji. Gdyby tak było, to prawdopodobnie kobiety by owulowały przez cały czas. Non stop. Poza tym, co jeszcze warto powiedzieć, że zjawisko skłonności do tej samej płci spotyka się również w świecie zwierzęcym, co jest już moim zdaniem dowodem na to, że nazywanie tego zdeprawowaniem jest sporym nadużyciem. Najwyraźniej w świecie zwierzęcym też jest w ten sposób populacja regulowana. Osobniki, które są homoseksualne, opiekują się dziećmi grupy, dziećmi stada. U nas tego się zabrania. Naszym parom homoseksualnym nie wolno adoptować dzieci, chociażby nawet chciały obdarzyć je miłością. Dlaczego? Dlatego, bo są wykluczeni. Czyli w pewnym sensie odbiera im się chęć życia w tym sensie, że nie pozwala im się wychować następców, którym mogą przekazać swoją wiedzę, których mogą prowadzić w życiu, przygotować do życia, którzy mogą im później na starość oddać swoją opiekę, wtedy, kiedy oni nie będą sprawni. Odbiera im się jakąś część ich człowieczeństwa. I uważam, że to jest podłe. Dokładnie w ten sam sposób traktuje się transseksualistów. A trzeba pamiętać o tym, że przecież w rzeczywistości ukrytej my jesteśmy w zasadzie dwupłciowi. Możemy przybrać i taką formę, i taką. I teraz, jeżeli w rzeczywistości ukrytej my preferujemy którąś z form płciowych, a decydujemy się zasiedlić ciało, które ma genotyp odmienny od naszej preferencji płciowej, po urodzeniu może się okazać, że my się nie identyfikujemy z płcią dziecka.
I teraz znów to jest nauka zarówno dla tego, który się zdecydował na tego rodzaju eksperyment, jak i dla środowiska, które się powinno wykazać empatią. Jeżeli chcemy, aby taki człowiek żył zgodnie ze swoim poczuciem tożsamości płciowej, to powinno im się umożliwić kurację hormonalną, którą potem nawet jeszcze można dopełnić zabiegiem chirurgicznym. I również prawo powinno im umożliwić zmianę w dokumentach i nie prześladować takiej osoby. Ja w swojej rodzinie mam dziewczynę, która utożsamiała się z mężczyzną i dziś jest mężczyzną. Mało tego, ożenił się z kobietą mającą dzieci i razem z nią je wychowuje. I stanowią fantastyczne stadium. Dlaczego nie? Komu to przeszkadza? Kto zostaje skrzywdzony w momencie, kiedy para jednopłciowa chce zawrzeć związek partnerski czy nawet małżeństwo? Komu przeszkadza, kiedy osoba transpłciowa chce zmienić swoją płeć i dopasować ją do własnej psychiki? Kogo ona skrzywdzi? Nikogo. A może mieć satysfakcjonujące życie. Mało tego, może dla kogoś być znakomitym partnerem. Nawet partnerem o innej płci. Dlaczego tym ludziom zamyka się furtkę do szczęścia? Uważam, że jednak powinniśmy wrócić do tego problemu, dlatego że to, co Kościół zrobił z homoseksualizmem, transseksualizmem, biseksualizmem, mamy przecież w naszym społeczeństwie osoby biseksualne, które są w stanie współżyć i z kobietą, i z mężczyzną. I tu mogą kochać. Ale przecież nam się wgrywa, że to jest chore. Tak, ja mam to jeszcze, jak są biseksualne, to jeszcze pół biedy, ale ja mam dużą pretensję między innymi do Kościoła o to, że na przykład homoseksualiści, żeby móc się wyrazić, często wchodzili też w zwykłe partnerskie związki po to na odczepnego, żeby rodzice przestali mówić, że on jest inny, że jest dziwny. A potem dochodzi do tragedii w rodzinie. Tak, po pierwsze, jest to oszukanie kobiety, mężczyzny wybranych na tego partnera drugiego, a potem naprawdę unieszczęśliwianie siebie nawzajem chyba całe życie, no bo nie sądzę, że on raptem, ta osoba zmienia preferencje. I to dotyczy i kobiet, i mężczyzn, bo są przecież nawet takie małżeństwa, gdzie osoba transpłciowa w rezultacie po iluś tam latach małżeństwa z mężczyzny zamienia się w kobietę. I wychowują razem wspólne dzieci. I są społeczeństwa, które to akceptują i są w stanie nie prześladować takich ludzi. Nasze społeczeństwo pod tym względem jest tragiczne. Ale moim zdaniem źródłem tego jest Kościół. I pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy być wolnym społeczeństwem, to trzeba zdecydowanie odciąć Kościół od państwa. I mówię to jasno i otwarcie, nie dlatego, że ja chcę Kościół prześladować. Niech sobie będzie. Niech ma swoich wyznawców. Ale niech nawet ci wyznawcy go utrzymują. Bo dlaczego ja mam utrzymywać? Tak, tak, tak. A poza tym to jest to, z czego ja się wcześniej śmiałam, gdy mówiłaś właśnie o tym współżyciu, że to może przynosić także jakiś rodzaj satysfakcji, relaksu. No, jeżeli ksiądz mi mówi, że to można tylko robić dla prokreacji, a potem sam idzie i odbywa ten akt seksualny, to albo jest... Z dziećmi, bo dzieci są bezbronne.
Tak, albo jest durniem, że myśli, że nie wiem, jeżeli to jest tej samej płci, to że się dziecko stworzy, nie wiem jak wypadał, że to jest ten moment na prokreację, albo jest po prostu, no powinien podlegać jakiejś karze, no bo to jest jakiś kryminologenny i to jest jakiś rodzaj zboczenia. Kościoła powinni podlegać państwowej jurysdykcji. To nie jest tak, że Kościół jest państwem w państwie. No ale oni w teorii podlegają. Bo podpisaliśmy konkordat. No niestety zawdzięczamy to ludziom Solidarności, którzy byli prokościelni. No niestety, wielu ich było. No tak, ale trudno w ogóle mówić o tej sytuacji w Polsce. Ale konkordat trzeba rozwiązać. Tylko musimy mieć społeczeństwo. Demokrację obywatelską i jeżeli większość obywateli stwierdzi, że konkordat ma być rozwiązany, to będzie rozwiązany. Jeżeli będziemy wybierać przedstawicieli, to nigdy tego nie osiągniemy. Tak. I ludzi, którzy samodecydują. Bo niestety ludzi niemyślących jest w Polsce więcej niż myślących. I trzeba się no niestety z tym pogodzić. Mamy więcej niewolników niż ludzi, którzy są w stanie sami sterować swoim życiem. Ale jeśli chcemy się rozwijać, to niestety musimy zerwać z niewolnictwem, bo niewolnik nigdy nie będzie samodzielny. Prawda. I zgadzam się z tymi ludźmi, którzy twierdzą, że źródłem wszelkiego zła w Polsce jest Kościół. I system naszych przekonań. Nawet już, bo czasami jest tak, że my już twierdzimy, że już do Kościoła nie przynależymy. Ona narzuca nam Kościół. Zauważ, że już dziecko, które o sobie absolutnie nie jest w stanie stanowić, za niego stanowią rodzice i już zapisują go do tej wrednej instytucji. No tak. Żeby się z niej wypisać, to jest cała procedura. Stawiane są przeszkody na tej drodze. Można to uzyskać. Mój syn to uzyskał. Bo ochrzcił się jako osoba dorosła. Właściwie nie wiem dla kogo. Chyba dla teściów. Ale wypisał się z Kościoła. Więc jest to możliwe. Tak, tylko że poza tym samym czynem, później jeszcze muszą i te czyny wychodzić od nas. Jak my myślimy, jak postępujemy, czy mamy cały czas ten system przekonań wgrany. No, tłumaczymy, jak należy rozumieć przykazania. Przykazanie nie zabijaj nie dotyczy tylko tego, że będziemy kogoś mordować. To jest również kwestia wykluczania. Nie dotyczy to natomiast aborcji, nie dotyczy to eutanazji na życzenie, nie dotyczy to antykoncepcji, nie dotyczy to pigułek wczesnoporonnych, nie dotyczy to środków antykoncepcyjnych. Wszystko to zostało zmanipulowane przez Kościół katolicki. Tego nie ma w innych kościołach. Prawdę powiedziawszy, inne kościoły, zwłaszcza protestanckie, nie są również w niezgodzie z obecnym 9. przykazaniem chrześcijańskim, do którego zaraz przyjdziemy. Może w związku z tym, że już można powiedzieć, że obrobiłyśmy 5. przykazanie w całości, chyba już nic więcej nie zostało do dodania. Kwestia niecudzołóż jest właściwie jasna. Partnerzy powinni się szanować. Jeżeli się szanują, to związek jest trwały. Jeżeli się nie szanują, taki związek się rozpadnie. Cudzołóstwo to jest w pewnym stopniu, właściwie o czym należy powiedzieć. Małżonkowie składają sobie przyrzeczenie, nie Bogu, sobie, że będą w stosunku do siebie lojalni. A jeżeli są lojalni,
i nie mają przygód na boku, to również nie ma okazji do tego, żeby załapać coś niewygodnego w postaci choroby wenerycznej czy AIDS. Kobieta ma prawo wymagać od męża, żeby jej nic takiego do domu nie przyniósł. Dokładnie to samo prawo ma mężczyzna. Ma prawo wymagać i spodziewać się, że żona będzie w stosunku do niego lojalna i jego nie zarazi. Bo jeżeli któraś z tych osób będzie zarażona, a zdarza się to na przykład w parach, gdzie jedna osoba jest biseksualna, uprawia seks z mężczyzną, zaraża się AIDS, żeni się z kobietą, rodzi się dziecko i okazuje się, że i kobieta jest chora na AIDS i dziecko jest chore na AIDS. Przecież to jest źródłem kolejnych patologii. Czyli kwestia lojalności partnerów jest też ważna. Nie dlatego, że Kościół przygazuje, nie dlatego, że to grzech, że trzeba się z tego wyspowiadać, a jeszcze ksiądz podpyta, w jakiej pozycji. To wszystko jest nieważne. Ważna jest tylko lojalność względem siebie, szczerość, uczciwość. I to sobie przyrzekamy wtedy, kiedy zawieramy związek małżeński. I tego dokładnie dotyczy szóste przykazanie. Siódma, nie kradnij. Nie przywłaszczaj sobie tego, co nie twoje. Każdy z nas ma tutaj do spełnienia jakąś rolę. Potrzebuje do tego środków. Jeżeli ktoś mu te środki odbierze, obojętne państwo czy sąsiad, to w jakiś sposób będzie miał trudności z wywiązaniem się z tego, co chce w swoim życiu dokonać. Poza tym, jeżeli żyjemy jako wspólnota, a częściowo jest wspólnota, są takie obiekty, które są wspólne. Obiekty użytku publicznego, transport jest wspólny, przystanki są wspólne, ulice są wspólne. Choroba, szanujmy to. To jest wartość wspólna. Nie niszczmy jej. Nie rozwalajmy tego. Na moim osiedlu jest takie stanowisko, gdzie można wrzucać zużyte elementy elektrotechniczne. Zostało rozwalone. Jest teraz okręcone taśmą dookoła, żeby to trzymało się w kupie. Przecież na miłość boską to też jest kradzież. Zniszczenie przystanku to też jest kradzież, bo to jest niszczenie wspólnej własności. Jeżeli rozwalamy ławkę w parku, to też ją kradniemy, bo ona nie jest nasza. Także przykazanie nie kradnij nie oznacza tylko tego, że wyciągniemy komuś coś z kieszeni czy z torebki. Nie oznacza tylko tego, że włamiemy się do cudzego mieszkania i wyniesiemy wszystko, co cenne. My kradniemy na co dzień własność wspólną, nawet w urzędzie w swoim miejscu pracy. I to wynieśliśmy już z PRL-u, ponieważ uważaliśmy, że własność wspólna jest właściwie niczyja. A ponieważ byliśmy kiepsko opłacani, to rekompensowaliśmy to sobie. I teraz mamy krwawy kapitalizm, gdzie znów jesteśmy kiepsko opłacani, więc też będziemy kraść. Czyli sami stwarzamy sobie toksyczne środowisko, w którym jesteśmy nieomalże zmuszani do tego, żeby nie stosować się do przykazań. Ale jeżeli każdy dostanie to, co potrzebuje do tego, żeby w satysfakcjonujący sposób realizować swoje życie, to nie będzie potrzeby ani kradzieży, ani malwersacji. Malwersacja to też kradzież. W momencie, kiedy nasi przywódcy przyznają sobie gigantyczne
nagrody za to, że niszczą naszą gospodarkę, to też kradną. I życzę im z całego serca, żeby się kiedyś znaleźli w takim samym środowisku dysfunkcyjnym w rzeczywistości ukrytej. Niech się tam uczą tego, jak powinni funkcjonować. Nie dlatego, że ja się chcę na nich zemścić. Nie. Uważam, że to jest znakomita szkoła życia. Że tak powiem, amen. Co my mamy jeszcze? Nie mów fałszywego świadectwa. Co prawda w przykazaniu przeciw bliźniemu twemu. Ale tak prawdę powiedziawszy, to nie chodzi o mówienie fałszywego świadectwa przeciwko komuś. Chodzi przede wszystkim o kłamstwa. Kłamstwa, które manipulują naszym umysłem. Kłamstwa te serwuje nam Kościół. Kłamstwa te serwują nam media, manipulując naszymi umysłami. Kłamstwa te serwują nam politycy, manipulując naszymi umysłami. Mało tego, internet jest pełen kłamstw. Jeżeli chcemy coś osiągnąć kosztem czyimś, to przede wszystkim prowadzimy fałszywą akcję promocyjną. Tak. Fałszywe akcje promocyjne to są między innymi takie akcje jak reklamowanie leków, farmaceutyków. Wiadomo, że one niczego nie leczą tak naprawdę, tylko uśmierzają objawy choroby. Natomiast są źródłem kolejnej dysfunkcji. Tego nikt nas nie uczy w szkole, tego nikt nas nie uczy na Akademii Medycznej, bo nie przypuszczam, żeby farmaceuci byli o tym powiadamiani. W toku swoich doświadczeń życiowych mogą się o tym przekonać. Ale to nie jest elementem powszechnej edukacji. Czyli krótko mówiąc, jeżeli coś jest reklamowane, towar powinien reklamować się sam. Jeżeli jest skuteczny, znajdzie nabywców. Jeżeli go reklamujemy, to coś tam z tym produktem jest nie tak, jeżeli potrzebuje reklamy. Ale najgorsze jest to, że są takie leki, które nam autentycznie pomagają. I są to na przykład leki roślinne, zioła. Dlaczego one nie są sprzedawane w aptekach? Dlaczego one są sprzedawane tylko w sklepach zielarskich i nie ma żadnej informacji na temat tego, jak je stosować? Musimy się dowiadywać o to w takim sklepie, nie u lekarza. Przecież to wszystko podpada właśnie pod to przykazanie nie mów fałszywego świadectwa. To są wszystko fałsze. To są wszystko kłamstwa. W momencie, kiedy zapanowała epidemia świńskiej grypy, zaoferowano nam szczepionki, które okazały się niestety dla nas wręcz szkodliwe. Jeszcze wtedy producenci za to odpowiadali. W związku z powyższym ci, którzy nabawili się rozmaitych chorób neurologicznych po świńskiej grypie, do dzisiaj mają prawo do odszkodowania. Natomiast już w przypadku covidozy niczego takiego nie było. Była akcja wprowadzania przymusowych szczepień. Dlaczego przymusowych? To jest ingerencja w wolność drugiego człowieka. Czyli krótko mówiąc, to jest zaprzeczenie trzeciemu przykazaniu. Można zalecać coś, a ja się do tego zastosuję albo nie. Ale nakazać coś, co jest eksperymentem medycznym, za co producent nie chce wziąć odpowiedzialności, że to będzie dokładnie taki skutek, jaki spodziewa się, że będzie, to jest zbrodnia na ludziach. I jeszcze stają
politycy i z transparentem. Szczepionki muszą być przymusowe. Jesteśmy zwolennikami przymusowych szczepień. Zresztą ręce opadają. Także, tak prawdę powiedziawszy, Polacy z wszystkimi przykazaniami są na bakier. Nie pożądaj żony bliźniego twego, 9 przykazanie. Skąd ono się wzięło? A czemu żona, nie męża? Przykazań było 10 w judaizmie. Dwa pierwsze zostały połączone, w związku z tym 10 przykazanie judaistycznego dekalogu trzeba było podzielić. Jak ono brzmiało? Nie pożądaj żony bliźniego twego, służących, wołu, osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czyli krótko mówiąc, 10 przykazanie judaistycznego dekalogu chroniło własność mężczyzny. No bo żona została potraktowana jak przedmiot. Służące zostały potraktowane jak przedmioty. W związku z tym chrześcijaństwo, żeby tych przekazań było 10, no bo przecież namnożyliśmy tych świętych przedmiotów, w związku z tym trzeba było drugie przykazanie wyrzucić. 9 podzieliliśmy na połowę. 10, czyli na 9 i na 10. 9 przykazanie teraz brzmi w chrześcijaństwie: nie pożądaj żony bliźniego twego. Kurczę blade, to po co mamy przykazanie nie cudzołóż? To ono chroni całość i trwałość małżeństwa. Jeżeli dekalog dla chłopaków. Jeżeli chcemy zachować ten chrześcijański dekalog, powinniśmy mu teraz nadać znaczenie niekonserwatywne, tylko dokładnie takie, jakie wymaga rzeczywistość wielowymiarowa. A czego ona wymaga? Żeby pozycja kobiety i mężczyzny w społeczności była ta sama, taka sama. I kobieta, i mężczyzna mają różne funkcje. Wiadomo, że kobieta jest bardziej koncyliacyjna, mężczyzna jest bardziej stanowczy, bardziej aktywny, no może nie aktywny, raczej bardziej agresywny, nawet w swoim działaniu. W związku z tym też na zasadzie przeciwności dopełniają się i można powiedzieć, równoważą swoje wpływy. Więc kobieta jest w stanie mężczyznę utemperować, mężczyzna jest w stanie kobiecie dodać trochę poweru, żeby też ruszyła się do roboty. Ale nie na zasadzie, że pan przyjdzie do domu, rozłoży się w fotelu, weźmie albo aktualnie telefon, albo pilota do telewizora i w domu go nie ma. O nie. Jesteśmy partnerami i w pracy, i w domu. Małżeństwo ma obowiązek być partnerskie. A nie takie, że żona jest służącą męża. Nie jest jego własnością. Bo w gruncie rzeczy, czym jest to przykazanie nie pożądaj żony bliźniego twego? Zabronienie mężczyźnie wykorzystać żonę innego człowieka. A może nawet ją odebrać. Czyli znów traktuje się kobietę jak przedmiot. Dokładnie tak jak w judaistycznej wersji. Czyli żeby teraz uwspółcześnić to przykazanie, musimy ich rolę zrównoważyć. Mężczyzna i kobieta uzupełniają się wzajemnie, temperują się wzajemnie. I to jest ich rola i w rodzinie, i w społeczności. Kobieta bywa niejednokrotnie lepszym szefem niż mężczyzna, ponieważ nie wprowadza zamieszania, które wprowadza mężczyzna.
bo mężczyzna chce wszystkim dyrygować. Kobieta uwzględnia dwustronną komunikację, jeżeli oczywiście nie naśladuje sposobu bycia mężczyzny. Ja mam ostatnio właśnie te drugie przypadki, więc nie wiem. No, w końcu kobieta chce dążyć do tego, żeby być równa mężczyźnie. Więc jeżeli nie może inaczej, no to niestety musi postępować według jego zasad. Niemniej jednak dziewiąte przykazanie powinno przywracać kobiecie godność równą mężczyźnie. I do tego powinniśmy się w tej chwili ustosunkować dokładnie tak, jak powiedziałam. Tu nie chodzi o to, żeby poderwać żonę sąsiada. Tu chodzi o to, że we własnej rodzinie kobieta powinna odzyskać swoje miejsce. Partnerki mężczyzny, a nie służącej. I kochanki jeszcze, kiedy pada na twarz. Dziesiąte przykazanie to jest ta reszta, która została z dziesiątego przykazania judaistycznego, czyli nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Czyli krótko mówiąc, nie staraj się zazdrościć twojemu sąsiadowi tego, że osiągnął więcej. Masz dokładnie te same możliwości, co on. Powinieneś mieć. Społeczność powinna dać ci dokładnie te same możliwości rozwoju, co twojemu sąsiadowi. A od ciebie zależy, jak pokierujesz swoim życiem i co osiągniesz. Więc nie zazdrość, nie zawiść powinna być motorem naszego działania, ale satysfakcja z życia. I o tym mówi dziesiąte przykazanie. Można to jeszcze rozwijać na drobne, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. To, co zrobiłaś i tak jest genialne, to taki rodzaj wyjaśnienia. Ja bym już na tym pierwszym poprzestała, a jak mówiłaś o tym dziewiątym, to tak sobie pomyślałam, że jakby go wziąć wprost, to można powiedzieć, że kobiety mogą czuć się wyzwolone, bo nie muszą się do tych praw jakby ustosunkowywać, niech zostawią to mężczyznom, bo tak naprawdę to. Ale chyba weź pod uwagę, że to dziewiąte przykazanie jeszcze do dzisiejszego dnia skutkuje gwałtem na kobiecie. Mało tego, patriarcha potrafi stanąć przed kamerami i oświadczyć, że żona ma obowiązek świadczyć usługi seksualne mężowi. Blade. Tak, że nie może antykoncepcji używać, że ma to dziecko urodzić. Chce, nie chce. Przecież o tym właśnie mówi, powinno mówić dziewiąte przekazanie. Kobieta ma prawo decydować o sobie, nawet w związku małżeńskim. A żaden, za przeproszeniem, byk nie ma prawa jej zmuszać do współżycia, jeżeli ona tego nie chce. A jeżeli chce mieć tę satysfakcję seksualną, no to niestety musi się trochę postarać. Reakcja i reakcja. Jak on się postara, kobieta zareaguje. Kurczę blady, to ja jeszcze seksualizmu mam uczyć? Tak. A może taki odcinek zrobimy? Ojejku. Ale to chyba kolejnego 1 kwietnia. No, myślę, że temat przykazań wyczerpałyśmy. I przede wszystkim jedno, co z całą pewnością wyczerpałyśmy, to, że wiedza naukowa jest bliższa prawdzie niż religijna czy polityczne. Jednak mimo wszystko nauka nam udostępnia wiedzę o rzeczywistości. Nauka nam nawet potrafi wskazać właściwą drogę, co jest moralne, a co nie.
co jest przyzwoite, a co jest nieprzyzwoite, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. I robi to lepiej niż religia. Przynajmniej w mojej ocenie. Tak, tak. Ja myślę, że to prawo związane z równowagą, ono jest no, jak to pierwsze przykazanie. Ono to jakby tak wszystko reguluje. Wszystko wyjaśnia. Tak, tak, tak. Równowagi tak. Nie wolno zakłócać, tak. Ponieważ brak równowagi wyzwala rozwój, ale jeżeli zakłócimy go za bardzo, to rozwojowi przeszkadza. No, dlaczego my się w tej chwili borykamy z tyloma problemami? Ponieważ my jesteśmy dysfunkcyjni jako społeczność. Stworzyliśmy sobie tyle problemów, których w tej chwili nawet łatwo rozwiązać się nie da. Bo przecież to, że została zaniedbana edukacja, doprowadza do tego, że ludzie nawet nie wiedzą, czego właściwie powinni wymagać od siebie nawet. Nie to, że od innych. Tak. I to też nie jest tak, że oni się w tym wszystkim bogami czują, no bo to... Przecież duchowość, która powinna promieniować z religii, została z tej religii właściwie wyeliminowana. No, tak, tak, jest tylko smuta i cierpienie. No tak, grzech. Nawet pierworodny, który się ciągnie przez pokolenia. Nieprawda. Nic się nie ciągnie przez pokolenia. W każdej chwili możemy to przerwać. Bo to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co było wcześniej. Więc jeżeli nie odetniemy się od przeszłości, to będziemy to ciągnąć. Będziemy kontynuować to, co było. I my nic innego nie robimy od tysiącleci, tylko kontynuujemy to, co było. Czyli dysfunkcyjne życie. Tworzymy dysfunkcyjne społeczności. Tak, tak. Jeszcze nierówne, gdzie nie ma mowy o tym, żeby każdy członek społeczności był zadowolony z życia. Tak. I wprowadzamy też taki rodzaj beznadziei, bo tak jak mówiłaś, że według religii chrześcijańskiej człowiek rodzi się tylko raz, no to jest, są równi i równiejsi. No, ten Jezus miał się dwa razy urodzić. I teraz on może dwa, ja tylko raz. Co to oznacza? No nie ma nadziei. Mogę tylko raz przeżyć życie. To jest bajka dla naiwnych. Jezus nie urodzi się już drugi raz. Może tu przyjść jeszcze jakiś prorok, ale niekoniecznie musi to być Jezus. Tych proroków było sporo. Tak, tak, tak. Którzy podobnie czynili jak Jezus. I to naprawdę jest niezła lista. Po prostu uczyli jak żyć. Mhm. Budda też był tego rodzaju nauczycielem. Nie nazywajmy ich bogami. To byli nauczyciele. Nie prorocy, nauczyciele. Próbowali naprawić to, co źle działa. Ale Buddzie się lepiej udało. Tak. Jezusowi gorzej. Tak, zdecydowanie. Tak. Całe jego nauki zostały zmanipulowane. I jeżeli chcemy się dobrać do tego, czego naprawdę nauczał Jezus, to nie możemy zajrzeć do Nowego Testamentu, tylko musimy sięgnąć do manuskryptów w klasztorze Himis, bo tam one się znajdują. Tam zostały spisane, nawet nie wiem, czy akurat przez niego. Niemniej jednak tam został ślad jego obecności w Azji. Tak. No w Indiach, w Wedach przecież to też... Jest pięknie opisane, więc tam też można sięgnąć. Super. Danusia, dziękuję Ci za dzisiaj, za cały ten dekalog. Jestem Ci bardzo wdzięczna, bo to było bardzo miłe i takie pouczające spotkanie. Dużo też tłumaczące. Mam nadzieję, że nie tylko ja z tego skorzystam, ale ktoś więcej. Dziękuję Ci. Jestem bardzo ciekawa, czy znów nie znajdę w wpisku pod tym filmem, że wprowadzam nową religię. No, dziękuję Ci raz.
Przekonam się, jeżeli się nie pojawi, to będzie znaczyło, że czegoś rzeczywiście nauczyłam. Bo już się dowiedziałam, że nie wolno mi się zajmować polityką, że nie wolno mi rozmawiać o niczym innym, co nie jest fizyką. A okazuje się, że w gruncie rzeczy fizyka rządzi wszystkim. I polityką, i religią, i moralnością. I na dobrą sprawę, jeżeli ktoś jest dobrym fizykiem, to jest jednocześnie i mistykiem i jednocześnie jest człowiekiem, który rozumie rzeczywistość lepiej niż ktokolwiek inny. Przez to jest oświecony. Dziękuję bardzo. Dlatego, że fizyka jest królową nauk. Do zobaczenia. Do zobaczenia.